Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie serdecznie witam sympatyków sportu. Tym razem przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę, ale dla sympatyków pięcioboju nowoczesnego, albowiem gościmy w domu Marty Kobeckiej, członkini kadry narodowej w pięcioboju nowoczesnym. Dlaczego gościmy w tym domu? Albowiem przypomnę w telegraficznym skrócie, iż Marta zaczynała karierę, przede wszystkim rodowita pruszkowianka, zaczynała karierę w UKS Misiaczki jako dziecko, a później przeszła do UKS Kapry Armeksim Pruszków, do klubu, którego wierna jest do chwili obecnej. I to jest jeden z powodów. Do szczegółu za chwilę wrócimy. Witam Cię serdecznie, Marta. Rok miniony, 2020, przewrócił świat do góry nogami we wszystkich dziedzinach. Ucichły obiekty sportowe, ale sportowcy to są taki naród uparty, że nie pozwalał sobie za bardzo pohulać koronawirusowi u siebie i w możliwy tylko sposób trenowali, uczestniczyli w jakichś zawodach. Jak minął Twój 2020 rok, przypomnij. No tak, trzeba się było dostosować do nowych warunków specyficznych, które i tak cały czas się zmieniają. I może obiekty ucichły, ale treningi szczęśliwie nie ucichły. Początkowo to wszystkie zawody na arenie międzynarodowej zostały odwołane, ale dzięki temu można się było naprawdę skupić na treningach tutaj na miejscu i popracować nad tym, na co zazwyczaj nie było czasu. Teraz trochę czasu tego było więcej. I w zasadzie zawody pierwsze były dopiero we wrześniu. Najpierw takie Puchar Polski, a następnie ważniejsze już zawody Mistrzostwa Polski Seniorów. Tam udało mi się zdobyć srebro, także ta moja praca tutaj owocowała na tamtych zawodach. I cóż, i wróciłam dalej do treningów, krótkie wakacje i dalej pracować przez jesień i zimę do tego sezonu w tym roku. Styczeń 2021, z wysokiego C rozpoczęliście. Gdzie i kiedy? W ten weekend były zawody w Dżonkowie, w naszej tutaj metce pięcioboju w Polsce. Był to pierwszy Puchar Polski, ale był jakby otwarty dla zawodników z zagranicy, także przyjechali też zawodnicy z Węgier, z Litwy, także troszkę się nas tam zjechało. Ważne zawody, żeby właśnie sprawdzić, czy ta praca idzie w dobrym kierunku. Z trenerami no, nie odpuszczaliśmy do tych zawodów, bo to jeszcze nie czas. Czas będzie dopiero tak w marcu, kwietniu, żeby się pokazać. A teraz właśnie na takim zmęczeniu, mimo wszystko wyniki bardzo zadowalające, także liczę, że będzie jeszcze lepiej. Przed nami dwa puchary. Który, kiedy i za co zdobyłaś? Ten tutaj pierwszy, większy, to jest jeszcze z grudnia. Co roku się odbywa memoriał Zbigniewa Majewskiego właśnie w Dżonkowie. Też są to międzynarodowe zawody i tam zdobyłam drugie miejsce. Tutaj walczyłam o pierwsze miejsce z Litwinką i na ostatnich metrach przegrałam. Ale mimo wszystko drugie miejsce cieszy i tutaj drugi puchar właśnie z tych zawodów styczniowych, pierwszy puchar Polski. Tutaj z kolei o 2 sekundy przegrałam z Węgierką, także gościnnie tutaj oddajemy pierwsze miejsce zagranicznym, ale tutaj nie tak łatwo to zdobyłem. Marta, media podają, iż w tych zawodach pucharowych w Dżonkowie brał udział w reprezentacji Czech, Ekwadoru, Niemiec, Litwy, Polski. Proszę powiedzieć, na podstawie wyników, na podstawie Twoich wiadomości, w jaki sposób, znaczy inaczej, gdzie Wy klasyfikujecie się, a gdzie przeciwnicy? Jak to wygląda na arenie międzynarodowej? Mam na myśli Europę, może świat nawet.
No tak, na pewno z zawodniczkami, którymi tutaj rywalizowałam o podium, spotkamy się pewnie na Pucharze Świata. Pierwszy odbędzie się w marcu właśnie na Węgrzech i tam będziemy zdobywać kwalifikacje. Tutaj będzie się liczył ranking światowy i odbędą się, mam nadzieję, bardzo na to liczę, 3 Puchary Świata i tam będziemy zdobywać punkty. No i najważniejsze, żeby być tam wysoko i się zakwalifikować na igrzyska. A które z wymienionych przeciwniczek, że tak powiem, najgroźniejsze są? O, teraz przez tą taką przerwę, to tak jak ja zrobiłam znaczne postępy, myślę, że tutaj rywalki też mogły popracować, także w zasadzie zobaczymy na pierwszych zawodach, jak świat też tutaj trenował, ale no, na pewno na tych zawodach styczniowych właśnie Węgierka, z którą rywalizowałam, znamy się z Pucharów Świata, więc domyślam się, że za te 1,5 miesiąca znowu się spotkamy i będziemy walczyć o wejście do finału. Spotkacie się w Budapeszcie, tak jak powiedziałaś, czyli z tego wynika, bo na dzień dzisiejszy tylko jeden reprezentant Polski w twojej dyscyplinie sportu ma już kwalifikacje do igrzysk w Tokio, bez względu na to, czy się odbędą, czy nie odbędą, no bo to nie my mamy na to wpływ, nie wy, prawda, i jeszcze tam ktoś inny. Ale powiedz, z tego wynika, że dalej aktualna jest rywalizacja o wolne miejsca i dalej nie odpuszczacie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tak, no tutaj z trenerami zakładamy, że igrzyska się odbywają i działam jakby zgodnie z tym planem, że w lato mamy igrzyska, no ale przez to, że w zeszłym roku dosyć wcześnie zamknęli sezon, odwołali, to w zasadzie jeszcze wszystkie, no większość kart nie jest rozdanych i ta walka dopiero się rozpocznie tak naprawdę w marcu. Szczęśliwie mamy już jedną kwalifikację w naszej kadrze, ale z jednego kraju może pojechać 2 mężczyzn i 2 kobiety, także tutaj jeszcze 2 miejsca dla Polski wśród kobiet są wolne i mam nadzieję, że uda mi się jedno złapać. Czego ci serdecznie życzę, ale powiedz mi grono kontrkandydatek. No, na pewno jest mocne. Tutaj mistrzyni Polski Ania Maliszewska była już w Rio, uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich, także tutaj na pewno jest to kandydatka do zdobycia kwalifikacji. No, jest też parę zawodniczek młodszych i ciężko powiedzieć przez to właśnie, że mało jest tych na razie okoliczności, żeby się zmierzyć z rywalkami, to tak naprawdę te zawody w najbliższych miesiącach pokażą, kto jest na jakim poziomie. Marta, kilka osób, co prawda w przeciwieństwie do ciebie, przyszywanych pruszkowiaków, mam na myśli kolarzy torowych, są mieszkańcami Pruszkowa, pomimo że w innych klubach trenują, ale już mają kwalifikacje. No i pruszkowianka Ula Łoś, jakoś tak samotnie się czuję. Dobrze było, żebyś do niej dołączyła jako druga pruszkowianka i nie pamiętam, 4. czy 5. w historii i pojechała na igrzyska. No tak, z Ulą żeśmy się zdążyły już poznać. No, mam nadzieję, że do niej dołączę i spotkamy się w Tokio. Powiedz mi, chciałbym powrócić na moment do klubu pruszkowskiego. Jest to nietypowa w Pruszkowie mieście koszykówki, piłki nożnej, karate tradycyjnego, dyscyplina, którą ty uprawiasz, prawda? I jak piłkarze czy wspomnieni koszykarze nie mają żadnego problemu, to jednak ty masz problem. To znaczy tak, jeżeli chodzi o szermierkę, możesz tutaj, prawda? Z pływaniem już jest gorzej, no bo akurat ten basen to można sobie potrenować, popływać. Jazda konna, no też nie wchodzi w rachubę, bo nie tutaj. Strzelanie, no możesz tu i wreszcie bieg. Jak sobie dajesz radę, biorąc pod uwagę, bo nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jeszcze reprezentowałaś klub w szermierce i inny klub w pływaniu? No tak, tutaj znaczy całe szczęście Pruszków daje sporo mi możliwości do trenowania, bo tutaj blisko mam basen, mam terenów mnóstwo, żeby biegać, mam 2 stadiony, także jest w czym wybierać i tutaj miasto mnie wspiera, ale wiadomo, w tak jakby wszechstronnej dyscyplinie trzeba sobie pomagać z zewnątrz, ale szczęśliwie Pruszków jest blisko Warszawy, a tam już te możliwości są większe. Także tutaj szermierkę trenuję na AWF-ie Warszawa razem z szermierzami.
Także tutaj jakby to są zawodniczki z kadry, także tam naprawdę uczą mnie porządnej szermierki, ale z trenerem same lekcje mogę już tutaj w Pruszkowie, w gimnazjum numer 4 dawnym moim trenować. Na pływanie również, jak jestem na miejscu, to tutaj na pływalnię też przychodzę w Pruszkowie. Także jak dla mnie to mi by się marzyło, żeby tutaj był ośrodek pięcioboju, bo są możliwości, już mamy większość obiektów z koniami. Faktycznie na razie dojeżdżam do Warszawy, a raczej ludzie wyjeżdżają z Warszawy na konie. Także myślę, że też z koniami dałoby się tutaj w pobliżu gdzieś znaleźć i stworzyć drugi konkurencyjny dżonków w Pruszkowie. To nie będzie zdrada ogromnej tajemnicy, jeżeli zapytam, w której konkurencji z tych pięciu, czy dyscypliny, nie wiem jak się fachowo dokładnie nazywa, czujesz się najlepiej, a w której jeszcze musisz popracować? Znaczy, bardzo teraz, szczególnie właśnie zeszły rok, skupiłam się na biegu, bo była to znaczy taka... szczegółowo, na czym polega bieg? Bieg polega, to jest dyscyplina łączona ze strzelaniem, podobne do biatlonu, czyli tylko, że u nas broń leży na stanowisku i biegniemy dystans 4x800 i 4 razy dlatego, że właśnie to jest przedzielone tymi strzelaniami, gdzie musimy oddać 5 celnych strzałów. Także jest to taki dosyć ciężki dystans, no bo łącznie to jest 3200, ale z drugiej strony to są 4800, czyli no, długi dystans, ale jednocześnie szybkość również trzeba mieć. I zeszły rok faktycznie jeszcze przez to, że były zamknięte baseny, no, najłatwiej było trenować ten bieg, ale też i musiałam się na nim najbardziej skupić, bo tutaj troszkę traciłam do czołówki. No i póki co okazuje się, że praca idzie nieźle, nowe życiówki już się pojawiają w tym biegu, także mam nadzieję, że niedługo będę mogła powiedzieć, że najlepiej się czuję w bieganiu, ale już naprawdę jest coraz lepiej, ale zawsze tak najbliżej serca chyba będzie szermierka i pewnie głównie dzięki mojemu trenerowi Bogdanowi Andrzejewskiemu, który już ponad 10 lat prowadzi mnie w szermierce, także od pierwszych kroczków. Także na pewno to jest dyscyplina, która sprawia mi najwięcej przyjemności. No i często mi się udaje być wysoko, ona mnie wyprowadza, bo zaczyna się zazwyczaj od szermierki, ona mnie wyprowadza już na te jakby czołowe pozycje i potem staram się je bronić. Na wszystkie cztery wymienione masz wpływ. Wszystko zależy od trenera, od ciebie, prawda, od predyspozycji danego dnia. Na jedną nie masz. Wiesz, o co chodzi. To do wiele ludzi się burzy, że tutaj nie dość, że jakby jesteśmy zależni od istoty żywej, to jeszcze losujemy, więc no to jest troszeczkę loteria, aczkolwiek wierzę, że im ma się większe umiejętności, tym ta loteria jest mniejsza, bo wiadomo, że jeśli ktoś jest dobrym jeźdźcem, to na ciężkim koniu też sobie poradzi. Żeby sympatykom dzięki tej rozmowie dzisiejszej będziemy mieli więcej, twoja dyscyplina sportu będzie miała więcej, żeby wiedzieli jeszcze cokolwiek, przypomnij mi, że jesteś magistrem inżynierem architektury wnętrz, krajobrazu, tak, prawda? Masz czas pracować zawodowo? Skończyłam, obroniłam się już ponad rok temu i to był taki czas, jako że te igrzyska miały być w 2020 roku, to był taki czas, gdzie uznałam, że trzeba na chwileczkę odłożyć na bok, żeby już maksymalnie się skupić na sporcie. No, aczkolwiek no, zawsze pamiętam o tym, że mam te papiery. Mam nadzieję, że tutaj nie umknie mi wiedza, którą zdobyłam przez te 5 lat i będę mogła wrócić do zawodu. Ale staram się jakby nie wyjść z sprawy. Tak? Tutaj czytam, poznaję nowe programy graficzne, także staram się, że jak skończę już trenować, to będę mogła spokojnie wrócić i spokojnie pracować w zawodzie. I żeby już uzupełnić prawie wszystko o Marcie Kobeckiej, co się dzieje w zespole karaimskim? Teraz zespół chyba przejęli młodsi. Tutaj mamy nowy, mały, młody narybek.
Także wiem, że tam tańczą teraz młodsze dzieci. Nasz starszyzna póki co jest w zawieszeniu, aczkolwiek w jakieś takie na wydarzenia zwołujemy się i wtedy nasze stare tańce sobie przypominamy. Także jesteśmy w ruchu, może już nie tak regularnie próbujemy, bo też na przykład ja też już tak często nie bywałam na próbach, bo większość czasu jednak jestem poza domem na albo w zawodach, albo w zgrupowaniach, ale jakby ktoś nas potrzebował, to jesteśmy czynni i gotowi. Marzenia Marty Kobeckiej, już nie mówię o Igrzyskach Olimpijskich, bo tu nie podlega dyskusja, prawda? Ale najbliższe marzenia twoje. No chciałabym być spełnionym sportowcem, tak? Każda poprawa w jakimkolwiek kierunku, ale do przodu cieszy i mam nadzieję, że moim marzeniem jest być spełnionym sportowcem, a potem spełnionym architektem. Marta, dziękuję za rozmowę i myślę, że będę wyrazicielem wszystkich sympatyków nie tylko sportu, ale i pięcioboju nowoczesnego, kiedy powiem, że chociażby za to, że jesteś wierna przez tyle lat swojemu klubowi, swojemu miastu, życzymy ci wszyscy, abyś zakwalifikowała się na igrzyska i też będziesz ogromnym sukcesem, a jeszcze większym, abyś powróciła z medalem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.